się Krzysztof Goliński, tak jak wcześniej Wiktor już wspominał. Jestem wykładowcą School of Form i współzałożycielem tego kolektywu Pan Generator. Nasz kolektyw zajmuje się tworzeniem obiektów interaktywnych, można to nazwać sztuką, niektórzy nazywają to inaczej, ale używamy do tego bardzo nowych technologii, czasem które nie są przetestowane, a na pewno nie są przeznaczone do używania w tworzeniu interakcji bądź tego typu prac. Myślę, że zacznę od projektu, który stworzyliśmy na przemianę 2 lata temu, bo jest to taki projekt, który najbardziej jest naszym największym sukcesem, bo udało nam się go pokazać w zeszłym roku na Ars Electronica w Linzu i w Australii. Więc na początek pokażę film. Projekt pokazuje mi zakres tego, czym się zajmujemy. Zaczynamy od pomysłu, a kończymy na skończonym właściwie gadżecie technologicznym, który powstał przez godziny ciężkiej pracy, eksperymentów, rozmów z ludźmi, którzy wiedzą na niektóre tematy więcej od nas. I ta instalacja działa na takiej zasadzie, że każdy element był identyczny, mieliśmy ich 400. I reagowały na nagłą zmianę w oświetleniu, więc jeżeli jeden zarejestrował jakiś błysk, to też się zapalał i przez to mieliśmy ten efekt meksykańskiej fali. Tu bardzo fajnie też widać to, że ludzie wchodzą w interakcję z naszymi rzeczami i to jest dla nas bardzo istotne, żeby nasze dzieła nie były statycznymi obiektami, które można podziwiać z daleka, tylko te kostki, te czworościany foremne można było dowolnie reorganizować, tworzyć różne kompozycje i bardzo, bardzo fajnie ludzie z tym się bawili. Oczywiście zawsze na początku musiały podejść dzieci, bo dorośli są bardzo sceptyczni do wchodzenia w interakcje z czymś, czego nie znają, ale od kiedy po pierwszym dziecku, które podeszło, potem wszyscy zaczynali się bawić. I to jest zupełnie niezależne od tego, gdzie to pokazywaliśmy, bo tak samo było w Australii czy na Ars Electronica. Kolejny projekt to jest jeden z naszych pierwszych projektów, który powstał właściwie jeszcze przed formalnym stworzeniem naszej grupy, czyli 5 lat temu. I to jest instrument muzyczny, który nazywaliśmy Dodekaudion. I inspiracją dla tego obiektu byli współcześni DJ-e, bo tak naprawdę jak przychodzimy na imprezę muzyczną, nie wiemy, czy ten pan, który tam jest, nie gra w pasjansa i nie puszcza tej muzyki z iTunesa, nie? A chcieliśmy stworzyć obiekt, który umożliwia tworzenie muzyki, czy kontrolowanie wizualizacji, który wymaga ruchu. I to jest taki przestrzenny kontroler muzyczny.
większość naszych obiektów opiera się na technologiach, które są dostępne dla wszystkich i do których materiałów w internecie jest mnóstwo. I tutaj użyliśmy takiej płytki elektronicznej Arduino, pewnie wielu z Państwa kojarzy, i sensorów odległości, które można znaleźć między innymi bodajże w pisuarach, które służą do puszczenia wody, jeżeli ktoś się od nich oddali. W tym momencie projektanci mają tak małą barierę wejścia do tworzenia obiektów ożywionych, że tak naprawdę trudno jest nie zacząć tej zabawy. I na School of Art próbujemy z Wiesławem Bartkowskim prowadzić zajęcia, na których pokazujemy, jak tą przygodę rozpocząć. Zarówno z światem fizycznym, elektroniką, i kreatywnym kodowaniem. A tu na koniec jeszcze jest ciekawy fragment z hiszpańskiej telewizji. To jest taka hiszpańska Bata Kozidra. Zaprosi nas do programu, który jest takim talk show. Nie wiem, jaki jest polski odpowiednik, nie mam telewizora, ale ogólnie bardzo, bardzo ciekawe przeżycie. Dobrze, a na koniec z naszych rzeczy projekt, który jest najbardziej o ciele, o zmyśle dotyku, bo stwierdziliśmy, że w codziennej komunikacji we współczesnym świecie nie jeszcze przecież nie. Nie. Ale dobrze, nie pokażę ostatniego filmu. W takim razie... 2 minuty. Dobra. To jest film, który mówi o zmyśle dotyku, o tym, że w codziennych relacjach ten zmysł jest ignorowany, bo mamy czaty, mamy możliwość zobaczenia się, usłyszenia się przez Skype'a, ale nie mamy możliwości dotknięcia drugiej osoby. I przez ten projekt chcieliśmy tą lukę wypełnić. To nie jest gotowy produkt, to jest jakby proof of concept, jak to jest większość tego, co robimy, ale udało nam się stworzyć działający prototyp. Największym problemem była skala. To jest po prostu bardzo, bardzo mały obiekt i w którym trzeba było bardzo dużo rzeczy zamknąć. Wykorzystaliśmy kilka bardzo nowoczesnych technologii, tak jak tutaj widoczne QTC, czyli Quantum Tunneling Composite, który działa na jakimś dziwnym poziomie kwantowym, gdzie naciskanie zmienia parametry elektroniczne tej substancji. A oprócz tego użyliśmy też nitinolu, czyli stopu z pamięcią kształtu. I on pod wpływem prądu i oporu grzeje się i kurczy, więc w ten sposób byliśmy w stanie stworzyć takie mini aktuatory, które fizycznie oddawały ten ruch. Były od tego czasu już były jakieś projekty, które próbowały taką rzecz oddać, ale za pomocą silników wibracyjnych. A to jest zupełnie coś nienaturalnego i nijak się ma do fizycznego dotyku. Tutaj ominę wideo, o którym może pewnie później porozmawiamy, projektu Google'a, Google Soli, który bardzo, bardzo wam polecam i w tym kontekście technologia i ciało jest bardzo, bardzo ciekawą rzeczą. No i na koniec takie trzy cytaty. To są trzy prawa Clarka, które bardzo często do naszych rzeczy można odnieść. I może po prostu przeczytam. Kiedy poważana sędziwy naukowiec twierdzi, że coś jest możliwe, prawie na pewno ma rację. Gdy twierdzi, że coś jest niemożliwe, prawdopodobnie się myli. I drugie, jedynym sposobem poznania granic możliwego jest ich lekkie przekroczenie i wejście w niemożliwe. I trzecia zasada, która jest najbardziej znana, i wydaje mi się, że jest takim bardzo fajnym podsumowaniem tego, z czego my korzystamy na co dzień, że
każda wystarczająco zaawansowana technologia jest nieodróżniana od magii. Dziękuję. Dziękuję.